Drodzy medaliści, drodzy sportowcy, szanowni państwo. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że złoty medal olimpijski jest złoty tylko wyłącznie z nazwy. Ostatni złoty naprawdę medal był w Sztokholmie w 20 roku na olimpiadzie. I tak sobie pomyślałem, będąc w Soczi, oczywiście, że ten medal w Soczi, medale w Soczi były największe ze wszystkich. Ważą 531 gramów, ale nie wiem, czy państwo wiedzą, że tylko w tych medalach jest 6 gramów złota. A reszta to srebro. Drodzy medaliści, tak? Myśląc o tym, że przecież cała Polska, patrząc na was, chciała was ozłocić. Chciała was ozłocić za to, co zrobiliście dla Polski, dla nas, no i oczywiście dla siebie też. I dlatego uważam, że nie ma zgody na to, żeby w złotych medalach brakowało 525 gramów złota. I w imieniu kibiców chciałbym ten błąd historii naprawić. Zapraszamy na Zbigniew Krótka, złoty medalista olimpijski, podwójny, dwukrotny złoty medalista olimpijski z Soczi, tak i stopa. Zapraszamy. To rzeczywiście, proszę państwa, piękne popełnienie tej olimpijskiej złotej historii. 531 gramów, tyle ważył każdy z medali olimpijskich, ale napisze tych złotych, zaledwie 6 gramów złota. Brakuje 525 gramów złota. Stąd Damian Stoczniak Grudka. Wielkie brawa. Złoty medaliści,